Nazywam się Ewa Lipska i chciałam być lekarzem. Studiowałam wprawdzie nie na Akademii Medycznej, tylko na Akademii Sztuk Pięknych, ale chciałam zostać psychiatrą. W jakimś sensie nim zostałam, ale w zupełnie innym niż myślałam na progu swojego życia. Zaczęło się to mniej więcej wtedy, kiedy miałam 17-18 lat. Zadebiutowałam wierszem, który stał się potem takim pokoleniowym, programowym wierszem pod tytułem My. Jestem osobą z jednej strony towarzyską i lubię przebywać z ludźmi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, a z drugiej strony bardzo sobie cenię samotność. Samotnością zresztą trochę jest tak jak z cholesterolem. Jest ta dobra samotność i zła samotność. I ja lubię korzystać z tej dobrej samotności. I wtedy bardzo często uciekam do takich miejsc, gdzie mogę się ukryć. Przez wiele lat takim miejscem, w jakimś sensie jeszcze do dzisiaj tak jest, to jest Wiedeń, w którym to mieście pracowałam 7 lat w ambasadzie polskiej, kierując, naprzód będąc wicedyrektorem, a potem dyrektorem Instytutu Kultury Polskiej. No a potem już zupełnie prywatnie gdzieś to miasto tak zapadło we mnie i w zasadzie gdzieś od czasu do czasu rozpływam się w tym mieście. Podróż mojego życia to był Meksyk, dokładnie Guadalajara. Taka podróż, gdzie z jednej strony się człowiekowi wydaje, że jedziemy na koniec świata, a z drugiej strony gdzieś jesteśmy blisko siebie, że mamy te same problemy, że nagle ta szerokość geograficzna, która teoretycznie nas dzieli, nie ma żadnego znaczenia, że nagle ten świat staje się takim miastem, a raczej powiedziałabym już powoli miasteczkiem i to mnie zawsze bardzo cieszy, znaczy to mnie takim optymizmem napawa, że ta planeta jest coraz mniejsza naprawdę z punktu widzenia tych kontaktów, tego dotyku właśnie.